Kornelius Klinik, witam. Ostatnio mój pacjent trenujący wspinaczkę zadał mi takie pytanie. Zaczyna mnie boleć okolica łokcia, na razie problem nie jest zbyt nasilony, mogę dalej trenować, ale boję się, żeby problem się nie pogorszył, żeby mi to nie przeszkodziło we wspinaczce. Dlatego dzisiaj, specjalnie dla moich trenujących pacjentów, opowiem o łokciu tenisisty i golfisty. Kornel Mikołajczyk, jestem fizjoterapeutą i zapraszam do oglądania. Problem, który chcemy omówić, dotyczy przyczepu ścięgien mięśni, które prostują nadgarstek i palce i przyczepiają się po bocznej stronie łokcia do nadkrócia bocznego kości ramiennej w przypadku łokcia tenisisty lub ścięgien zginaczy nadgarstka i palców, które przyczepiają się po przysiąkowej stronie łokcia w przypadku łokcia golfisty. Dlaczego te miejsca mogą boleć u osoby trenującej? Może to być ból wynikający ze zbytniego napięcia, przeciążenia i tylko tyle. Natomiast najczęściej mamy tam do czynienia z jakiegoś rodzaju entezopatią czy tendinopatią, to znaczy z jakąś zmianą degeneracyjną, mikrouszkodzeniami tkanki łącznej przyczepów, tkanki ścięgnistej tych przyczepów, a czasem również ze stanem zapalnym.